zapisaliśmy się do klubu zdobywców Korony Gór Polski. No i zaczynamy od pierwszego szczytu Wysoka Kopa. Zaparkowaliśmy na rozdrożu izerskim i idziemy zdobywać pierwszy szczyt z serii Korony Gór Polski, Wysoki Kamień. Jest cieplutko. Tutaj widzimy jakieś stawiki. Zaraz idziemy na żółty szlak, żółtym szlakiem na górę. Moi drodzy, idziemy w październiku 2022 roku. Jak widać, trochę błota jest, ale to jest tylko taki krótki odcinek. Generalnie cała trasa jest praktycznie super. Jest światełko w tunelu, bo pan powiedział, że się kończy błoto. No, 200 metrów, ale grząsko było. Robimy tą wysoką kopę, bo to jest szczyt z Korony Gór Polski najbliżej naszego miejsca zamieszkania, tak na dobry początek. No i tak, samochodem jedziemy na to rozdroże izerskie, o którym już mówiliśmy. Kierujemy się żółtym szlakiem w stronę Stogu Izerskiego. Oczywiście nie dochodzimy do Stogu Izerskiego, tylko po 5 km zmieniamy szlak na czerwony, to jest główny szlak sudecki, on się tak nazywa. I tym czerwonym idziemy w stronę starej kopalni Stanisław. Sama kopalnia w sobie jest bardzo, bardzo fajną atrakcją widowiskową mocno. Po drodze przechodzimy tą wysoką kopę właśnie, która jest jakby celem naszej podróży. I wracamy szlakiem zielonym z powrotem po tej kopalni na rozdroże izerskie. Naprawdę bardzo ciekawa trasa, w sumie cała ma 13 tam chyba z hakiem kilometra, nie ma dużo przewyższeń, polecam. Rozdroże pod kopą. Zaraz będziemy z żółtego na czerwony skręcali w kierunku wysokiej kopy. Tu skręcamy z żółtego szlaku na czerwony w stronę wysokiego kamienia, ale nie dochodzimy do wysokiego kamienia. Zaraz się postaram wam jakąś mapkę wkleić. No i obiecana mapka. Tutaj widzimy początek szlaku, czyli tym żółtym szlakiem idziemy z parkingu. Tutaj jest miejsce, gdzie skręcamy na czerwony główny szlak sudecki. Przechodzimy w stronę wysokiej kopy, tylko że pieczątka jest tu, gdzie teraz ta kropka, w tym miejscu. I jest zakaz wejścia tam na wysoką kopę samą. Przez kopalnię Stanisław przechodzimy i tu jest powrót już zielonym szlakiem. Tu jest takie najtrudniejsze miejsce, najstrąbsze może, nie najtrudniejsze. I wracamy na parking. Po skręceniu już z tego rozdroża pod kopą na czerwony szlak, z żółtego na czerwony, tak właśnie wygląda trasa. Są kamienie, ale bardzo fajnie się po tym idzie. Jest troszeczkę przewyższeń. No generalnie trasa jest bardzo ciekawa. W pewnym momencie tutaj widzimy troszeczkę większe przewyższenie, ale to jeszcze nie są jakieś tam mocne góry. Dochodzimy też do takiego miejsca, tutaj widok na tył tej trasy, do takiego miejsca, gdzie można usiąść. Są prowizoryczne takie ławeczki porobione, tam część ludzi je, tylko że tam jest dość wiecznie z kolei. Także jak chcecie, żeby nie wiało, to proponuję zjeść troszeczkę dalej. No i tak, moi drodzy, droga jest już usiana kwarcem, bo kopalnia kwarcu jest niedaleko. Teraz jesteśmy na jakimś szczycie, który się nazywa... Zaraz wam powiem, jak się nazywa. Przednia kopa, jest tu dokładnie, przednia kopa.
No i powiem tak, tak w sumie dość nieoczekiwanie trochę dochodzimy do tego szczytu Wysoka Kopa, dlatego że ten szczyt, tak z mapy bynajmniej wynika, jest kawałeczek dalej, no ale ze względu na chyba ochronę cietrzewia czy jakiegoś tam innego gada, przeniesiono pieczątkę tutaj i tam jest zakaz wejścia jakby poza szlak. Także my też żeśmy nie chcieli zadeptywać, niech sobie ten cietrzew tam składa te jaja, czy robi co tam chce. Przybiliśmy pieczątkę i poszliśmy dalej. Te śnieżne kotły takie charakterystyczne są mocno, nie? Taki, no. Czad. I po chwili dochodzimy do kopalni, dawnej kopalni kwarcu Stanisław, tak się nazywa. Ta kopalnia powstała w latach 50. XX wieku i wydobywano tutaj, do tej pory są dość pokaźne złoża kryształów kwarcu mlecznego i różowego. Bardzo ładnie te kryształki wyglądają, są porozsypywane, że tak powiem, wszędzie. Niektórzy krytykują to, że przyroda zniszczona, że tu kiedyś był las, a teraz jest dziura w ziemi. Według mnie ta dziura w ziemi ma bardzo duży urok na tle właśnie tej zieleni, na tle nieba. Ale jak widać, no, pozostałości po tej kopalni już niekoniecznie. Są to jakieś tam budynki gospodarcze, ruiny, które niszczeją. Mimo wszystko polecam zwiedzenie tej kopalni. Tam można rowerem też na przykład dotrzeć z kilku miejsc. Z Jakuszyc, ze Szklarskiej Poręby, ze Świeradowa. Także trzeba sobie mapkę sprawdzić. I naprawdę polecam. Tu jest taki ciekawy napis na murze. Pchałeś w nocy, to pchaj w dzień. I gościu wózek pcha. Po chwili, dopiero na filmie to zauważyłem, jak tam byłem, to nie załapałem w ogóle, że tam jest jakiś napis. No i kopalnia tak przechodziła z rąk do rąk. W końcu stwierdzili, że wydobycie nie opłaca się. A ciekawostką jest jeszcze to, że to jest najwyżej położona kopalnia w Europie Środkowej odkrywkowa. Idąc z kopalni w kierunku wysokiego kamienia, dochodzimy do rozdroża pod zwaliskiem, tak się to nazywa. I tutaj już widzimy to rozdroże, tam jest droga na wysoki kamień. Tam szlak niebieski odchodzi w kierunku Szklarskiej Poręby, a my idziemy, stamtąd przeszliśmy, tym zielonym tutaj w dół będziemy schodzić. Jeszcze wam pokażę drogowskaz. A my idziemy ten rozdroże Izerskie 45 minut. No i tutaj się zaczyna ten najstromszy odcinek trasy. Nie jest on jakoś bardzo stromy, ale może być ślisko, szczególnie, że jest bardzo dużo korzeni, kamieni. Tym szlakiem dochodzimy do drogi i później już do parkingu. Dzięki za wspólne oglądanie. To jest pierwszy szczyt z Korony Gór Polski. Niebawem następne odcinki. Zapraszam do oglądania.